Gościem poranka Polskiego Radia 24 jest pan doktor Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło i chyba przez miesiąc w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W Sofii obserwowaliśmy szczyt Unii Europejskiej w związku z bułgarską prezydencją. Słuchałem oświadczeń pana Żana Kloda Junckera i przyznam szczerze, że to dla mnie jako obserwatora czysta mowa. Trawa. Czy z takimi ludźmi jak Jean-Claude Juncker czy Franz Timmermans, pan się z nimi spotykał, da się normalnie rozmawiać? Czy oni yy, poza tym żargonem są normalnymi ludźmi? Dzień dobry państwu, no innych nie ma. Innych partnerów do rozmów nie ma i rzeczywiście to nie tylko oni, ale cała grupa urzędników europejskich mówi takim żargonem. Trzeba ten żargon znać, rozumieć. E, ja wyciągam pewne pozytywne elementy z tej wypowiedzi, Jana. Iż Polska poczyniła postępy, iż dobrze mu się współpracuje z premierem Morawieckim. No ale oczywiście była ta łyżka Dziegciu, gdzie mówił, że ciągle jest to za mało. No, wciąż chcą więcej. No właśnie, to, to potwierdza tylko to, co odkryliśmy przez dwa lata rozmów z nimi w latach 2016 17, że spór, który wszczęła Komisja Europejska z Polską, jest sporem polityczno-ideologicznym. To nie jest spór na tle prawnym. No Ponieważ... właśnie, przecież nie ma najmniejszych podstaw prawnych w traktatach Dokładnie. europejskich do takich uprawnień Komisji. Dokładnie, ani to procedura, która została w 2014 stworzona i taki mechanizm dla Komisji został stworzony, nie ma podstaw prawnych w traktatach. To wytknęli również... im prawnicy obsługujący e, komisje, instytucje unijne. Komisję, tak. Jak również problemem jest to, iż nie ma w dokumentach europejskich żadnej definicji, żadnego modelu praworządności. Sam termin praworządność pojawił się w artykule drugim traktatu europejskiego, ale tylko jako, jako termin. Jedno, słowo. jedno słowo. Natomiast nie ma takiego modelu, nie ma takiego wzorca SEWR, e, demokracji, który byłby e, e, odpowiednikiem do rozliczania jakiegokolwiek państwa. Stąd no to... też inne państwa europejskie, te większe, jak Francja. Jak Włosi, jak w Hiszpanii, którzy mają problemy z Katalonią i, i, i nie potrafią tego rozwiązać, nie są piętnowani. Oni rozliczani. ignorują i nic się nie dzieje. No właśnie, więc myśmy już przez te dwa lata poprzednie wskazywali na podwójne standardy, zachowanie unijne. Ja ich nazywałem szulerami, dlatego że hmm. szuler oszukuje, bo oszukuje, skoro nie ma uprawnień, a potem wyłącznie stawia nowe żądania. Czy jest jakiś sposób na przełamanie tej rozmowy z szulerem? Bo szuler nie wygląda na to, żeby się zmienił. No, premier Malawiecki zrobił taką, tak, taki eksperyment, iż podjął rozmowę na tematy prawne. W ostatnich miesiącach rząd, następnie parlament uchwalił kilka modyfikacji, kilka nowelizacji prawa, tego przyjętego przez ostatnie lata aby wyjść w kilku kwestiach na na spotkanie z Komisji Europejskiej. Okazało się właśnie, że, że nie w tym problem. To nie chodzi o kwestie prawne, ale o to, żeby powrócić do sytuacji takiej, żeby było jak, jak było. Chodzi o spór, jak powiedziałem, polityczno-ideologiczny z tym rządem, który nie odpowiada koncepcjom, jakie do, dominują w tej chwili wśród urzędników Brukseli. Ja robiąc taki króciutki przegląd prasy kilkanaście minut temu, stwierdziłem, że jeśli Włochy po utworzeniu rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i, i Ligi będą stwarzać problemy, to Unia Europejska będzie się cofać, no bo nie pozwolą sobie na to, żeby z Włochami był problem, a będą się mścić na Polsce. Rozważa pan taki scenariusz, że e... będzie jeszcze bardziej widoczna ta dwoistość, czy te, to dwójmyślenie? To się okaże w najbliższym miesiącu, natomiast jak widzę w tej chwili dla nas optymistyczny scenariusz jest taki, iż ta komisja za chwilę, za kilka miesięcy odejdzie i mają problemy z, z, z kwestiami, których nie załatwiono. Ta komisja przecież odbywała swoje obowiązki w czasie, kiedy Europa obchodziła 60-lecie traktatów rzymskich. <laughs> Zakładano, że w tym czasie dojdzie do poważnej reformy Unii Europejskiej. Nie doszło. Na Bo tej nie komisji. przedstawiono uczciwego po, po, projektu tej Projektu tych zmian. było za Pokątnie. dużo, wzajemnie wykluczające się, oczywiście często nieoparte, czy odchodzące od traktatów, łamiące zasady Solidarności, łamiące te swobody, cztery swobody europejskie. Na Ale czy my się dociągamy do tych majowych wyborów w 2019 roku, jeśli będziemy nieustannie ostrzeliwani? Czy się da po prostu przeciągnąć negocjacje tak, żeby powstała nowa komisja? No, między innymi dlatego mówię, że ta komisja ma na swoim sumieniu Brexit, ta komisja ma na swoim sumieniu właśnie sytuację w Hiszpanii, e, sytuację we Włoszech, e, politykę czy koncepcję prezydenta Macrona, który mówi o protekcjonizmie, czy dokładnie o pogwałceniu traktatów nie tylko mówi, ale robi. Próbuje to robić. Ta komisja ma na swoim, konce, na swoim sumieniu koncepcję Europy dwóch prędkości. Łamie prawa pracownicze Macron nie, i nic się nie dzieje. Nie rozstrzygnięte kwestie strefy euro i greckiej i tak dalej. I całą masę problemów zewnętrznych okalających Unię Europejską. Od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po Bliski Wschód, po północ Afryki. I ta komisja musi zakończyć jakoś z jakimś pozytywnym rezultatem. Więc jest tu optymistyczne, że być może... Polska kwestia będzie tym optymistycznym rezultatem, jeśli komisja uzna, że trzeba wyjść z twarzą komisja może i nie uzna, ciągnąć, nie ciągnąć Franz tego, tego uznał, On, mam wrażenie, ma obsesję na punkcie Polski i jakby postawienie Polski pod ścianą zrobił jedynym charakterystycznym elementem swojej polityki jako wiceprzewodniczący. Rzeczywiście, on nie ukrywał, on wielokrotnie mówił, że to jest jego misja osobista. Natomiast on też ma problemy polityczne, dlatego że to jest polityk, który ma jeszcze ambicje, aby funkcjonować w no tak, ale jego partia pracy ledwo żyje w Holandii. Ale ma poparcie, jak się wydaje, premiera Rutte, ponieważ premier Rutte jest zadowolony z jego działań na rzecz utrzymania budżetu europejskiego. Bo Holanda jest płatnikiem netto i ma liczne rabaty. Właśnie i, i wpłat w holenderskich, które nie, nie będą zwiększone. W związku z tym odliczy na utrzymanie się w tej, w tej cyrkulacji europejskiej, być może w wyborach parlamentarnych, być może zaistnie, zaistnieje w parlamencie jako przywódca z grupy socjalistycznej. No i jeszcze on ma problemy w, w jeszcze przez kilka miesięcy w pewnej rywalizacji z samym Jean-Claude Junckerem, bo tam też wszyscy twierdzą, mhm. pewna rywalizacja jest. Więc na tym tle problemów europejskich, nasz problem z Unią Europejską jest najmniejszy. Ale, ale jest, panie ministrze, dlatego, że oni chcą przepchnąć problem powiązania budżetu na lata 2021-2027 z tak zwaną praworządnością i chcą to przepchnąć jakby łamiąc podwójnie zasady. Po pierwsze, też bez żadnej podstawy prawnej łącząc te dwie rzeczy, a po drugie, żeby przesunąć większość głosowań z Rady Europejskiej do Rady Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada głosowania większością. Czy oni to przepchną? Mam nadzieję, że nie zdążą, właśnie jak, dla, jak pan słusznie zauważył. Nie ma podstawy prawnej, nie ma terminu praworządność, nie ma możliwości w tak krótkim czasie, w najbliższych miesiącach stworzyć mechanizmu kontroli, porównywania zachowania czy, czy sytuacji w danym państwie do czegokolwiek, bo tego, tego czegokolwiek nie ma, czy tego, tego wzorca. No i w rezultacie jeszcze. Jeszcze w tej chwili budżet musi być zaakceptowany przez konsens, przez wszystkich, więc to też jest problem, aby stworzyć ten mechanizm innego akceptowania budżetu. Nie zdążą. Po prostu. No ale to ręczne sterowanie coraz bardziej jest widoczne. Właściwie gdyby spojrzeć na to, jak się traktuje traktat lizboński... To widać, że się go omija właśnie tym przesuwaniem kompetencji do Rady Unii Europejskiej i tymi działaniami nieformalnymi, czyli telefonami między Berlinem, Paryżem, czasem ewentualnie Rzymem. Czy Unia Europejska już będzie szła w tym kierunku, żeby w gruncie rzeczy coraz bardziej łamać traktat, czy ta nowa komisja odwróci ten trend? No to jest pytanie na które nie ma dzisiaj odpowiedzi, dlatego że to będzie można zauważyć dopiero po majowych wyborach. Tylko sondaże pokazują, że skład parlamentu, a to jest jakby też będzie miało wpływ na wyłonienie Komisji mhm. Europejskiej, będzie inny, raczej lepszy dla Polski niż gorszy. No i będziemy mieć też innych komisarzy, bo będzie, to będą te nasze rządy, zarówno premiera Orbana, jak i w, w Polsce tak. będą mogły delegować inne kandydatury na komisarzy. Ale oni tam, przepraszam za wyrażenie, głupieją niezależnie od opcji. <grym... <grym> Pani Wera Jourowa, czeska komisarz do spraw sprawiedliwości, mówi właściwie tak jak Timmermans, chociażby się wydawało, że powinna mówić tak jak grupa Wyszehradzka. Rzeczywiście ta komisja jest bardzo jednolita i, i wydaje się, jakby była stłamszona przez Junckera i Timmermansa. Co mnie zadziwia, bo niektórzy z tych komisarzy jednak, jeśli chodzi o ich własne interesy narodowe działają normalnie, wydaje się, że poprawnie. Natomiast w niektórych innych kwestiach są całkowicie ideologizowani pod, pod presją działają Junckera. Mam nadzieję, że maj przyszłego roku przyniesie istotne zmiany. Na korzyść, z, tak zaczniemy rozmawiać o Unii, która zacznie się zajmować interesami obywateli europejskich. A nie jakimiś programami utopijnymi, które będą zmieszały do stworzenia jakiegoś nowego ciała europejskiego. No, Szulc już jest na marginesie, więc może, może te, idee, te idee umrą śmiercią naturalną. Teraz druga rzecz, panie ministrze. Jak to hmm. właściwie jest z relacjami Polski ze Stanami Zjednoczonymi? Wydajemy grube miliardy na uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, system rakietowy. Natomiast z drugiej strony mamy... A działanie absolutnie y, mocne przeciwko Polsce, jeśli chodzi o ustawę o IPN. Mamy coś takiego jak kłamliwy list 57 kongresmenów, 59, tak. porównujący Polskę z Ukrainą, zarzucający nam systemowy y, 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 antysemityzm, współudział w Holokauście. Y, mamy problem y, ustawie 447. Mamy te przeboje, że tak to nazwę. Pomnikiem Katyńskim. Mamy absolutne absolutną dominację interesów Izraela nad interesami z Polską. Może więc rację miał Radosław Sikorski, gdy Wamber Rum mówił, że to wszystko lipa i przepraszam za wyrażenie, <todgłos> bullshit. No ale z drugiej strony, czy trzeciej, mamy wojska amerykańskie w Polsce i to w tysiącach żołnierzy i setki. Sztuk sprzętu wojskowego, mamy bazę tarczy antyrakietowej, która jest w budowie i za chwilę będzie operacyjna. Mamy możliwość zwiększenia tej obecności. Mamy korzystne kontrakty z Amerykanami na temat dostawy gazu do Polski. To też będzie rozwijane. Mamy stanowcze zachowanie prezydenta Trumpa odnośnie sankcjonowania Rosji, odnośnie Nord Streamu 2. Więc mamy też szereg pozytywnych elementów. To oznacza, że Stany Zjednoczone są wielkim krajem, to jest wielka administracja, e, i tam toczy się oczywiście, tak w takim wielkim kraju, walka interesów e, instytucji lobbystycznych, e, które próbują coś tam wydrzeć dla. Dla swoich interesów. A korzystniejsze, bo jak się, o, mówi się o interesach, to poprzedni sekretarz stanu Rex Tillerson bardziej był identyfikowany z tymi interesami, człowiek z biznesu się wywodzący. Czy Mike Pompeo jest lepszym z punktu widzenia polski sekretarzem stanu? Tego do końca jeszcze nie wiemy, dlatego że Mike Pompeo jeszcze nie określił tych swoich priorytetów jako sekretarz no bo od kwietnia stanu. Dopiero jest. Znamy, znamy go z poprzednich funkcji, wiemy o nim wiele. Natomiast jaką politykę jako sekretarz będzie realizował, tego jeszcze do końca nie wiemy. Natomiast remedium na to wszystko jest dla Polski coraz większa obecność Polski w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy tam funkcjonować. Ja w grudniu jeszcze założy, od, od, otworzyłem kolejny konsulat e, polski w Houston w Teksasie, właśnie w imperium Rexa e, Tillersona. E, zapadły też decyzje, aby w najbliższych latach stworzyć następne konsulaty, na przykład w Seattle, na przykład na Florydzie. E, podjęte były decyzje, aby stworzyć potężną ambasadę polską w Waszyngtonie, która byłaby. Obok ambasady również mogła pomieścić wszelkiego rodzaju instytucje, które mogłyby oddziaływać, właśnie prowadzić taką politykę lobbystyczną. Na elity waszyngtońskie. No, trzeba to, to zrealizować. Mamy, to Polską, się przebije przy nastawieniu mamy Polską Fundację Narodową liberalnych która liberalnych mediów wschodniego. Rodzi się, rodzi się w bólach, ale powinniśmy ją trzymać, może dofinansować, może doposażyć ludźmi jeszcze, która też powinna stworzyć tylko, potężną firmę. Panie ministrze, jak pan wie, w Ameryce jak ktoś działa z zagranicy, to jest wpisywane na liście foreign agent i natychmiast jakby jego możliwości działania są znacznie mniejsze niż na przykład Polonii, czyli obywateli, Amerykańskich, z polskiego pochodzenia. To prawda, ale to nie jest taki foreign agent jak w Rosji, bo Rosja poszła tym tropem i też zrobiła taką taką ustawę, która ogranicza działalność takich fundacji. To jednak są nieporównywalne sytuacje. to Tam chodzi tylko o transparentność, o to, żeby fundusze były przejrzyste, żeby ten lobbying był w, w, w przejrzysty. No i jeszcze oczywiście, a tutaj jest, jak pan wspomniał, olbrzymia Polonia. Amerykańska, znacznie mniejsza niż diaspora żydowska, ale nie tak zorganizowana, nie tak, nie tak wpływowa, ale coraz lepiej zorganizowana. Odniosę się znowu do tego Teksasu, do tego Houston. Byłem mile zaskoczony, kiedy tam przyjechałem, i na moje powitanie wyszła grupa młodych 30-40-letnich Polaków, którzy zorganizowali, aby powitać konsulat polski, polsko Teksaską Izbę Handlową. To są ludzie, którzy pracują w wielkich korporacjach międzynarodowych i amerykańskich, ulokowanych właśnie w Teksasie i w Houston. I to jest wielki atut dla konsulatu polskiego na tym, na tym terenie, będzie miał dostęp do wiedzy, do informacji, do technologii, gdzie pracują Polacy. A tak na wyższym poziomie. Pan prezydent Andrzej Duda wczoraj otwierał. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w związku z, Polską, z polskim przewodnictwem w maju, ale no nie ma w agendzie pana prezydenta spotkania ani z prezydentem Trumpem, ani z wiceprezydentem Mike'em Pensem. Było spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Uzbekistanu, bardzo wystawne powiedziałbym. Nie niepokoi pana ten brak jednak w kalendarzu, choćby krótkiego półgodzinnego spotkania z polskim prezydentem? No my ciągle żyjemy atmosferą wizyty prezydenta Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku. Od tego czasu było też wiele spotkań na innych szczeblach. Ja wiem, że takie spotkanie jest planowane, jednak mam nadzieję, że dojdzie jeszcze w, w tym roku. Jest szansa przy okazji kolejnej wizyty prezydenta Dudy, we wrześniu tego roku, kiedy będzie uczestniczył ponownie w pracach ONZ-u. Czy to jest uzależnione od tego, co Polska zrobi z życzeniami amerykańskimi, między innymi w związku z ustawą o IPN? Takie sygnały też dochodzą. Tutaj nie oszukujmy się i bądźmy uczciwi, że Amerykanie to przekazują takie sygnały. Być może część te, takich, takiego postępowania, czy takiego takie stanowiska wynika z faktu, niezrozumienia tej ustawy, obawy, iż ona całkowicie zamknie możliwości badania badaczom Holokaustu, historii II no wojny światowej. Y, tych kongresmenów y, widzę, że to nie mm. ma szans w ogóle tego Przepchnąć do świadomości amerykańskiej, więc może nie warto. No, trzeba próbować, trzeba odpowiadać na takie listy, tłumaczyć, że druga wojna to nie jest tylko Holokaust. Że Holokaust był bardzo ważnym, tragicznym wydarzeniem, ale jeśli chodzi o Polskę, to my byliśmy tak samo dotknięci. Zarówno jeśli chodzi o stan osobowy, jak i materialny. Polska bardzo, bardzo straciła. Nie ma innej drogi, jak tylko tłumaczyć, tłumaczyć na olbrzymią, na szeroką skalę. Poprzez, jak powiedziałem jeszcze raz, zwiększenie Polski. Polskiej obecności Pod warunkiem, w Stanach Zjednoczonych, że ktoś będzie tego słuchał, bo te bo... wpływowe media Wschodniego Wybrzeża są głuche na polskie argumenty. Jeśli, jeśli będzie mm, y, duża grupa polskich przedstawicieli funkcjonujących tam to to się przeło, przełoży ta ilość również na, na jakość w związku z tym ja miałem zawsze tą nadzieję, że uda mi się doprowadzić do zwiększenia naszej obecności podjąłem ten, ten wysiłek Mam nadzieję, że moi następcy będą kontynuować. to tą nadzieją zakończymy bardzo dziękuję gościem poranka Polskiego Radia 24 był pan dr Witold Waszczykowski minister spraw zagranicznych w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, dziękuję bardzo panie dziękuję bardzo.